Dokąd się wybierasz? Ej, Grim, jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazar poszukać cewek grawitacyjnych. Aha, wciąż tu jestem. Zawsze jestem. Chyba twoje wymknięcie nie wiąże się z naborem w szeregi strażników galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim. To strażnicy galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie. Nie wyjdziesz, póki nie naprawisz statku pana Mikrona. Łap się za tę korbę! Cześć wam, dzisiaj jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Ratchet & Clank. To jest gierka na czwartym PlayStation, to nie jest moja ekspertyza. Jak widzicie, też z góry przepraszam za jakość tego nagrania, no bo nagrywałem tym standardowym, wbudowanym nagrywaniem na playu, więc jakość będzie mniej lub bardziej paskudna, aczkolwiek ta gra wygląda ślicznie, kiedy gracie w nią sami, a zagrać w nią możecie sami, jeżeli posiadacie PlayStation 4 bądź PlayStation 5, tudzież macie konto na platformie Sony i zamierzacie w przyszłości nabyć ich konsolę, bo teraz ta gra jest do wzięcia za darmo do 1 kwietnia, do godziny 4 naszego czasu, jeżeli nic nie pokręciłem. Jeżeli wejdziecie do PlayStation Store'u, to możecie sobie kliknąć, przygarnąć grę, ona wam się doda do konta i kiedyś w przyszłości, jeżeli nie macie teraz playa, ale jeżeli macie teraz playa, to możecie zainstalować w tym momencie i pograć w tym momencie. I szczerze powiedziawszy, jestem zachwycony, bo grałem, no ile w tym momencie grałem, jakieś 16 minut łącznie z oglądaniem filmików. Niektórych filmików mi nie nagrało, dziwny jest ten system od nagrywania od PlayStation, bo w pewnym momencie stwierdził, ok, pauzujemy nagrywanie, bo jest animacja, której nie możemy ci pozwolić nagrać takiego. Dobra. Okej. Nie jestem przyzwyczajony do tego, co PlayStation robi z nagrywkami, ale też, żeby nagrywać coś bardziej z PlayStation, to muszę kupić sobie nagrywareczkę, no bo jakość, jak widzicie, szał nie robi. Boli mnie to bardzo, bo ta gra jest śliczna, animacje są śliczne, to jak jego futerko na tych uszkach się rusza i w ogóle to było takie wow, okej, wow, zaszaleli z grafiką, a tutaj po chwili jest nie bardzo, ale nie patrzcie na to, jak to wygląda, tylko oczami wyobraźni, zobaczcie, jak to powinno wyglądać i jeżeli macie cokolwiek od Sony, to śmigajcie na soniakową platformę, złapać sobie za friko Ratcheta i Clanka, bo z tego co rozumiem, jeżeli nic nie pokręciłem, to zostaje on permanentnie po odebraniu, bo jest to jedna z tych gier z serii Stay Home, bo niby kolejna fala na świecie jest, chociaż who knows. I Sony stwierdziło w zeszłym tygodniu, że będą jakieś darmowe gry dla wszystkich użytkowników PlayStation i wygląda na to, że ta gra jest pierwszą z listy. Jeżeli nie jedyną, bo w sumie nie trzymam ręki na pulsie, jeżeli chodzi o PlayStation, więc nie wiem, co oni tam planują i jakie będą ich kombinacje w tym kierunku, mówiąc w ten sposób, ale ta gra na PlayStation 4 śmiga i śmiga pięknie, na PlayStation 5 z tego co wiem również działa w trybie wstecznej kompatybilności z PlayStation 4, to jest jedna z tych gier, które są na liście, które co prawda nie wyglądają jakoś wybitnie lepiej i nie mają żadnych dodatkowych bonusów na PlayStation 5, ale działają na PlayStation 5, jeżeli macie gierki z PlayStation 4 i z tego co wiem chyba przynajmniej na razie nie wszystkie gry z PlayStation 4 działają na PlayStation 5. To chyba ma Xbox, że wszystkie xboxowe gierki z Xboxa One, 360 i wiecie, cokolwiek ten, to powinno działać już w tym momencie na tą chwilę. Jeżeli chodzi o PlayStation, nie wiem, pewności nie mam, nie zaczytywałem się aż tak bardzo, ale Ratchet & Clank działa też potwierdzone przez samo Sony, że jeżeli teraz odbierzecie, to niezależnie czy macie PS4 czy PS5, to będzie wam śmigało. Szczerze powiedziawszy, ja swojego PS-a nie odpalałem od bardzo dawna, bo jedyna gierka, która bardziej mnie interesowała do pogrania w tym momencie, to znaczy było ich kilka, ale Journey, no to przeszedłem na PC-cie, no bo Epic, hello! A druga gierka, Starlink, no to gram na Nintendo Switchu, bo nie ukrywając, tam się da latać Star Foxem i Star Fox mnie zachwyca niezwykle bardzo, ale bardzo bardziej. Więc Star Foxem to ja mogę polatać, pośmiać się i powygłupiać, a na PlayStation co prawda jest ładniejsza grafa, no ale nie ma Star Foxa, wiecie. To jest jednak magia tej postaci, magia tamtego uniwersum jest The Battle Royale i od razu świat staje się piękniejszy. I jakby nie odpalając swojego PlayStation od bardzo dawna, raz miałem problem z ponownym zalogowaniem się, bo łączyłem mnie w międzyczasie kontrolery z PC-tem
i Play nie chciał ich rozpoznać, więc trochę zabawy było. Później były aktualizacje, kombinacje, wreszcie zainstalowanie Ratchet & Clank. No i kiedy odpaliłem, to było takie, to wygląda przecudownie. Ta gra wygląda naprawdę pięknie, działa płynnie i no wręcz powiedziałbym, że zachwycająca, aczkolwiek była zrobiona ewidentnie z myślą o, jeżeli chodzi o odświeżenia, o grafę, jeżeli chodzi o to, jak ona funkcjonuje, to lepiej by się to oglądało na telewizorze, grało i oglądało na telewizorze, niż na monitorze, który ma odświeżenia takie pod PC. To, dobra, to technikalia, wchodzę w technikalia, muszę przestać w tym momencie. Ale jeżeli macie playa podpiętego do telewizora, to to będzie zachwycające. Na podpiętym do monitora i tak było cudnie, ale jednak to HDMI robi dziwne rzeczy i miałem takie wrażenie, że coś z tą grafą jest dziwnego. I to nie ze względu na to, że PlayStation coś, nie ze względu na to, że gra coś, tylko ze względu na to, że PlayStation nie było robione z myślą o współpracy z takimi monitorami, jak ja sobie złapałem. No ale to jest monitor do robienia grafiki w Photoshopie, więc tu dziwne rzeczy zaczęły się dziać, wymuszanie odpowiednich refreshy i nie refreshy. Dobra ludzie, jak widzicie, gierka jest bardzo, bardzo przyjemna. Bardzo intuicyjna, powiedziałbym, bo od samego początku większych problemów ze sterowaniem, większych problemów z kombinowaniem, bieganiem po mapie nie było, więc jest bardzo przystępna, aczkolwiek w ramach nagrania odpaliłem ją na najniższym poziomie trudności, ale nie będę ukrywał, że te pierwsze kilkanaście minut biegania były takie, no naprawdę przyjemne i naprawdę to było fajne. Jeszcze te latające śrubeczki, które mi się z kolei skojarzyły z grami Lego i z tym całym, co to było. Jak zbierzecie te wszystkie małe klocuszki, to macie True Jedi, czy tam Born Jedi, nie pamiętam jak się nazywał ten patent z gier Lego. Jakoś fanem gier Lego aż tak bardzo nie jestem. I to pierwsze, co widzicie teraz, to był motyw, który no właściwie mniej lub bardziej oczekiwałem po tej gierce, patrząc po screenshotach, ale to drugie, co będzie za moment, to było takie vibe, totalnie vibe pierwszego Pottera na PC-cie, pierwszego i drugiego Pottera na PlayStation, pierwszym PlayStation, i to było no awesome, podoba mi się, szczególnie, że było to znacznie lepiej zrealizowane niż było w Potterach. Więc ale sterowanie, to jak postać jest animowana, od razu na dzień dobry można wyczuć, jak daleko ta postać jest w stanie skoczyć, gdzie będzie lądowała. Bardzo sugestywne, bardzo dobrze zrobione animacje postaci, to raz, to się wbrew pozorom nie zdarza aż tak często w platformówkach. Najlepsze platformery to mają, spora część a jest z tym do tyłu, a tu byłem zachwycony, bo faktycznie, jeżeli chodzi o animację, jeżeli chodzi o to, jak to działa, to jest to zrobione chyba, kurde, najlepiej ze wszystkich gier, w które grałem w ostatnich latach, powiedzmy tak, może dwóch, trzech latach, jeżeli chodzi o platformery 3D z widokiem zza pleców postaci, bardziej action platformery w tym momencie, ale nie jestem sobie w stanie przypomnieć gierki, która by miała ten element animacji i tego czytelności grafiki zrealizowany lepiej. Plus, na dzień dobry, podoba mi się fabuła, przynajmniej zarys tej fabuły, więc gdybym miał nagrywarkę, to w tym momencie robiłbym serię z Ratcheta i Clanka, no ale nagrywarki nie posiadam, więc za duży zbędny wydatek jak na tą chwilę, bardziej jestem zainteresowany konkursami do Genshina, ale no. Jest taki motyw, że po pograniu troszkę były nawiązania, była kiedyś taka gra, nazywała się Kapitan Quasar, czy jak to się tam czytało. Chyba filmiku z wstępnego nie zostawię tutaj, więc tego Quasara nie będzie, ale to jest ten narrator, co się czasem odzywa, którego nie wiem na ile słychać przez moje gadanie w tym momencie. Ale on się odzywa tam cały czas i nawija, to jest ten Kapitan Quark tutaj się ten. I nie wiem jak bardzo jest to nawiązanie do czasów mojego wczesnego dzieciństwa, kiedy wychodził Captain Quasar i jest ta szeroka klata, troszkę takie graficzne nawiązanie do tego kleszcza całego, nie Kapitan Kleszcz, może Kapitan Kleszcz? Też fajny patent był, też fajny serial z tego zrobili. I to w sumie zaczęło się od serialu. Ale ten Kapitan Quasar to dokładnie jest to, co ja miałem skojarzenie z tym Quarkiem. I nie wiem, czy to nie jest cytat, czy to nie jest nawiązanie na zasadzie ahahaha, pamiętacie to. A kto poza mną to w ogóle na świecie pamięta? Pewnie niewiele osób, więc niewiele osób to nawiązanie mogło skojarzyć. Tutaj, kiedy latamy Clankiem, zanim oni się jeszcze spotkają, to mogliście wyczuć, o co mi chodzi, o czym mówiłem przed chwilą. A tego będzie więcej za parę momentów, kiedy będziemy uciekali, biegali. To jest ten motyw, że goni nas wielki troll w lochach.
Pomyślałem, że powinniście wiedzieć. No, to na tej zasadzie. I też kamera jest od przodu na postać, nie od tyłu na postać. Uciekamy mniej więcej nie wiedząc, jakie pułapki na nas będą czekały. Więc skojarzenie było bardzo mocne i bardzo... Widzicie mój odruch, ja muszę wszystko podnieść, muszę wszystko zebrać. Kolekcja na maksa, wszystkie tusie, które są do zdobycia, muszę zdobyć. Ale mnóstwo fajnych zagrań jest, jeżeli chodzi o elementy action platformowe, czyli musimy jakimiś trampolinami rzucać, rozwalać różne bramy i kombinować na parę różnych śmiesznych sposobów. Jest to bardzo uproszczone, przynajmniej na początku, bo ile ja grałem? 15 minut, więc za dużo się wypowiedzieć nie mogę. Ale, o właśnie, będzie chyba teraz to uciekanie. BUM! Jest wielki robot i nas goni. Normalnie to jest troll jak od Pottera i trzeba przeskakiwać nad, nie wiem czym troll tam rzucał, ale tu są lasery. I o czym ja mówiłem, straciłem wątek, ale mnóstwo rzeczy, które jest tutaj do wykonania, jest dość pomysłowych. Powiedziałbym, że przez te kilkanaście minut było tyle różnych śmiesznych, dziwnych mechanik do ogarnięcia i no do ogrania, co w niektórych platformerach tego typu, jeżeli dobrze rozpoznaję typ action platformera, jest przez całą grę. Więc to jest zadziwiające i poniekąd troszkę zachwycające, bo wygląda to naprawdę, naprawdę na coś udanego i aż się zastanawiam, co będzie w przyszłości w tej gierce, więc ja dla własnej przyjemności sobie pogram i skorzystam z tego, że Sony daje za darmo. Dawno nie odpalałem PlayStation i wygląda na to, że będę śmigał na Play w najbliższych dniach. Więc, yeah. Gdyby się dało grać w Genshin Impact na Playu na tym samym koncie, tak, żeby były cross-save'y, konkretnie to, to bym się przerzucił na najbliższy czas na PlayStation i zobaczył, jak bardzo dobrze, tudzież niedobrze, nie odłożyłem pada, tu jest pada. Gra się nad tym czymś w przeciwieństwie do klawiatury i myszki, ale może dla samego Ratcheta i Clanka sobie to odpalę, pobawię się trochę i zobaczymy, jak to będzie działało, no bo tak dawno nie grałem na konsoli poza Nintendo Switchem, bo tego to odpalam regularnie, bo jest awesome! Widzicie? Zmieściłem się z lądowaniem. Tak dobrze zrobione są animacje, że można wyczuć, w którym momencie da się polecieć. Oczywiście da się też pomylić, nie? Ale ja byłem zachwycony, bo to się nieczęsto zdarza, żebym czuł, jak postacie mają skakać, jak dobrze jest to dograne. Animacje z hitboxami, które się poruszają po płaszczyźnie mapy i normalnie zajmuje mi to chwilę na przyzwyczajenie się, a tutaj było tak, jakbym w ten produkt grał już parę razy. Nie było tak, to jest moje pierwsze odpalenie Ratcheta i Clanka, więc ten. W ogóle muszę obejrzeć ten film, wydaje mi się, że jest na Netflixie, do tego filmu nawiązywali na początku tej gry, więc taka sytuacja. I to będzie, ludzie, zasadniczo mniej lub więcej tyle. Link macie na dole w przypiętym komentarzu, no ale no, nie przesadzajmy. A odpalicie PlayStation i będzie w store gdzieś tam na samej górze nawet polecane, że do 1 kwietnia jest za darmo, złap teraz, zostanie u ciebie na koncie za darmo już permanentnie, więc fajnie by było z tego skorzystać, bo gierka jest naprawdę o dziwo bardzo niezła i nie spodziewałem się, że tak bardzo niezła będzie, więc takie moje wrażenie. Dobra, tu się zbliżam do momentu, w którym zostanę trafiony i zginę, bo nie będę ukrywał, że mniej więcej mój plan był taki, żeby zrobić 10 minut odcinka i gdzieś tak się zmieściłem. Więc ja wam dziękuję za uwagę, do następnego i hej! A teraz jak już jesteśmy po napisach, to jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego moja kamera wyjątkowo jest w lewym, dolnym rogu, to z waszej perspektywy tam, obrazu, to dlatego, że ten program od nagrywania PlayStation zrobił sobie tam... logo gry ciapnął. Logo gry, które jest takim jakby watermarkiem, jeżeli od biedy to można nazwać, więc jeżeli ma coś zasłaniać wam obraz, to równie dobrze zamiast w dwóch miejscach może być w jednym miejscu, więc to jest kwestia waszej wygody, jeżeli można tak to nazwać.